Jest! Udało się. Oh, oh shit! No, no to było dobre. A nie byłeś pierwszy? Nie byłem. No jak nie? Byłeś. Jak nie? Byłem. Jak? Byłem. Jak nie byłeś? Byłem pierwszy. Ja... No. Bartek, ty kłamiesz po prostu mi prosto w oczy, stary. Kłamiesz mi prosto w oczy. Podoba się seria? Zostaw suba, łapę, komentarz. Wpadnij też na G2 Instagram, Discord. Linki macie w opisie pod filmem. Dzięki. Let's go. Face to face, extremo. Niestety Rockstar naprawił to, że widzimy teraz, kiedy została utworzona dana mapa. Aczkolwiek jak gramy playlistę, to wywala po każdej mapie. I musimy od nowa całą sesję robić. Ej, chłopaki, bo ja sobie jakiegoś taki pojazd dziwny wybrałem. No, ja też. Dziwny pojazd od innego człowieka. Ja też wziąłem dziwny, czyli najszybszy, jaki jest. Tak samo jak ja. Pozdrawiam. A twój jest gorszy. Pan jesteś gorszy, pan na siebie. O, o. No dlatego popatrzyłem i stwierdziłem, że twój jest gorszy. O, bumka. Nie, nie, o, dobra. Dobra, wytrwałem. Hehe, Bartek, łatwo z tobą. O nie, dobra, soluwa gość. Nie. Stara damo. Oj. Oj. O. O. Czaczki. What? No nie drzesz się pień. Nie. Nie. Dobra, udało się. Który ze mną tam wypadł? Lecieli ja. Don Mateo. A to Don Mateo, ja myślałem, że to Bartek był ze mną cały czas. Nie, nie, ja jestem czwarty. Ja w ogóle się śmiałem z Bartkiem, myślałem, że ty ze mną łeb w łeb tu szedłeś, a to z Don Mateo było. Tak. A ja Beka z Bartka. Skusowałem na tobie, ale go w dupę trzasnę. Dlatego myślałem, że to Bartek był, nie? Bo takie teksty rzucał. Aha. No. I ty szmato! No już wiadomo, co se deblułek przeskrobał. Okej. Okay. O, taki Rambo biegał, dobrze, że nie zjechałem jednak do niego. Dobra, Bartek! Bartek! Żartuję, ja Bartka nie biję, ja Bartka nie uderzam. Od kiedy? Rowerek. Rowerek? Rowerek? Ja wiem, co Bartek zrobi, jak ja będę jechał rowerkiem. Widziałeś to, co się wydarzyło, nie? Tak. Rowerek masz? Blowerek? Tak. O, jak mu ma rowerek. Wszyscy mamy rowerek. Zwolnij. To interesuje. Wy jesteście. Tak, dobra, minę, zwolnij trochę tym rowerem. Ale nie zrobi, okay. Chciał. Ale gnojek perfidny. No, ostatnio właśnie biegłem i chłop mnie fantomem duchnął. Tak, widziałem już. Kumasz to, Don Mateo? Tak, widziałem. I to najgorsze jest to, że już byłem przed samym tym checkpointem ze zmianą pojazdu. Ojejku, jak mi przykro z tego powodu było, naprawdę. Ale Bartek, ja ci wtedy wiesz, co obiecałem. Nie pamiętam. A no. No, przekopę na kolejny raz, taki. Przekopa? Ale zobaczymy za moment, jak będę jechał samochodem, a Bartek będzie dalej biegł i tuż przed samym checkpointem. Ale nie, dlaczego tak jesteś chamski? I mówiłem, Bartek, zobaczymy wtedy, jaki będzie płacz. O, jest po lewej. Aha. Lewo, ratuj! No co? Czemu nie idziesz, Bartek? No chodź. Gdzie ty jesteś? Zostaw mnie! Czołg, dobra. A, no, aha, to czołg. Nie spadłeś! Spadłem! Co? Przecież mówię, że spadłem, tak mnie strąciłeś, że do wody poleciałem. Przecież ja... Chłopiek, ja w ciebie praktycznie nie wjechałem! Co jest z tą grą, nie tak? Chłopie bym nie wjechał, ja się po prostu tak... Sorry, ja nie chciałem w ciebie tak mocno, wiesz, Bartek, tak leciutko cię chciałem szturchnąć, nawet u mnie nie spadłeś po tym. I tylko tak sobie stałem i patrzyłem, o, idealnie, nie poleciałeś ani nic. A ty mówisz, że spadłeś i nagle się tepnąłeś. Szturchnąłeś mnie drzwiami, jakby. Zamkniętymi? No. Że bokiem po prostu. W sensie o tą stronę, no, o tej stronie. Ale to tak leciutko dosłownie, ja cię nawet... Muśnięty zostałeś. Ciekawe. Ale się wstukcyłeś. Chciałem, ale... No kojnie, przyjdzie krycka na matycka, jak to mówią. Ale to Bartek, wiesz, to... W tym momencie można powiedzieć, że się zemściłem. A nie, że ty masz jeszcze z czego się mścić teraz. Tak, mam. Aha. Mam do tego prawo. Nie masz żadnego prawa. Mam do tego prawa. Chłopaki, pamiętajcie, że Bluek jedzie za mną, jedzie lewą stroną, jest nas dwóch. Daj go! No i Bartek! Jak ty ma...
go nie trafić? Ty mogłeś go nie trafić tak ogólnie? Wpadłem i tak dalej. Ale jak? Ale jak Bartek go nie trafił, to ja nie rozumiem. Dobra, robię twoje straty spokojnie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale jak ty mogłeś go trafić? No ale nie trafiłeś, Bartek! To był fakt! Nie trafiłeś chłopa na wąskim przejeździe. No może nie chciałem go trafić, może chciałem być miły jak ty chamski. No, no wiadomo, Bartek za każdym razem, no jasne. Zawsze jak nie trafię, to akurat dokładnie. Dokładnie. Czyli przeważnie zawsze. No okej, dobra, dobra, rozumiem. Nie, zawsze starasz się według swoich, wiesz, swojego opisu. Dla bogatego oczywiście nie jestem miły, ale dla reszty staram. Zobaczmy. I dla reszty się stara, okej. Tak. Tak mogę. Okej. O właśnie, Blue, to mnie jest tam dzień, prawda? O nie, nad drzewem i w drzewo! Kurde, a chciałem tak... No nie, no właśnie. Za słaby samochód jednak, za słaby, żeby to zrobić. Ty mnie trąciłeś wcześniej, dobra, to pamiętam. Aha. Nie, ja teraz muszę tym swoim jechać gównianym. Jest, udało się. Oh, shit! Dzięki. No to było dobre. A nie byłeś pierwszy? Nie byłem. No jak nie? Byłeś. Jak nie? Byłeś. Jak nie byłeś? Bartek, ty kłamiesz po prostu mi prosto w oczy, stary. Kłamiesz mi prosto w oczy. Na mocno. Nie byłem pierwszy, jeszcze kłamie. Prosto w oczy. A najlepsze jest to, że strąciłem każdego z was i jeszcze pojechałem dalej. To było piękne zagranie, piękne zagranie. To pojechał sobie do mety już, nie? Wiedziałem, jak Bartka uniknąć. Ja wiem, jak Bartka uniknąć. Trzeba jechać do niego, a nie od niego. To jest to. Żeby Bartka uniknąć, trzeba z nim próbować na czołówkę się zderzyć, bo on będzie myślał na odwrót, że ty jedziesz w drugą stronę. Rozbić mnie, kurczę. Najgorzej, to będzie taktykę zmienić. Ja widziałem, Bluek w lewo, żeby uniknąć. Don Mateo w lewo, żeby uniknąć, a ja w prawo. Nie, żeby na niego. Bardziej z prawej, ja byłem bardziej w lewo. I widziałem, jak pięknie poleciał. Stracił już kontrolę po pierwszym palnięciu. Już poleciał całkowicie do końca w lewo. Przeciągnął Dona Mateo jeszcze i nara. Dlaczego robiłem to, co mi należało? Bartek jedzie szybciej ode mnie, a ja jestem trzeci. Bo on jedzie czwarty. Nie, jedzie drugi. W jakim cudzie jedzie? Może ma przerobioną kosiarkę. Nie ma. Kosiarkę, tak. Stuningowana kosiarka. Mogliby tutaj zrobić... Podsłuchy w tej grze denerwują, nawet kosiarki tuningują. Na tym face to face powinni zrobić to, że są te randomowe samochody, jak się F-kę przytrzyma. Bo ostatnio takie face to face'y były, że jeździliśmy randomowymi samochodami. Ale to chyba jest stary ty jeszcze. Stary model tego face to face'a. Może nowy model. Stary, stary, się nie znaczy. Może nowy. Nie znasz się. Może nowy. Ale... Twisties! Jak? Twister. Twister. Twisties. A Twisties było napisane. Twister. 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 Aha. Aha, no dobra. No dobra, to nawet inne rzeczy ma. Start. Jedziemy. Co tak wydupiłem obok? No pojechałeś w prawo po prostu. Nie, tak samo jest. Nie wiem. O! No tu musiałeś się spodziewać. To jest typowy zakręt. Do bicia. Ale poleciał. Tak jak tu jest typowy zakręt do wypadania. Tak tam był do bicia, no. To prawda, chciałem dobra. Przyciąć i tak elegancko po prostu się dupić. Bartek, ty jesteś normalnie jakiś mało inteligentny, jak mnie próbujesz strącić, nie? Nie próbuję. Ale czemu mu słodzisz teraz? Wiadomo. Chłopcu mu słodzi. Rzuca. Że dobrze będzie. Jeżeli dla niego... Nie, bo nie powiedziałeś, że jest głupi, powiedziałeś, że jest mało inteligentny. A to są dwie różne rzeczy. Po prostu chciałem być milszy, nie chciałem tego powiedzieć. Czyli mu słodzisz. Złote, złote. A weź posłuć tak dla mnie i dla Deblułka. Jezu, Blołek, uwielbiam twoje filmy oglądać. Ja nie jestem Blołek! Ja nie jestem żaden Blołek! Ja nawet kanału na YouTube nie mam! Nie no, ma. Akurat nie ma. Jak się nazywa twój kanał? Deblułek.
Bo na przykład, jak wpiszecie Don Mateo w YouTube'a, to też będzie kanał na YouTube, ale to nie jest ten kanał. Jak wpiszecie Don Mateo 15, to wtedy wyskakuje ten kanał. Ale jakbyście wpisali Pająk Cox, to też by było ciekawie. Nie, też wtedy nic nie wyskoczy. Wtedy akurat nic nie ma. A szkoda, szkoda, że nie ma nic akurat, nie? Kiedyś nie tworzyłeś rzeczy? Nie były tworzone rzeczy? Broń cię, Panie Boże, ja trzymam się z dala od YouTube'a. Aha, no to dobrze. Ja to... jestem Twitcherem jestem, nie? Sam siebie Twitcherem. Oglądam. Twitcher jestem, no. Oglądałeś ostatnio bitą śmietankę? Mam jeden stream na potwory, a drugi na ludzi. Twitcher. Bartek, ty przeszedłeś w końcu Gothica 3? Tak. Jak? Ło! Jak? Powtórzę pytanie. To spoko był. A jaką grę miałeś teraz przechodzić? Skyrima! Skyrima! I teraz przechodzę do Inlighta. No, Skyrim kiedy? Daj! Ło! Sam mogę zapytać Hogaty, kiedy Heroesy 3 gramy. No, ale to jest co innego niż przejść grę po prostu. Nie wiem, kiedyś może przejdę. A Heroes 3 to się trzeba na live, tak, na Heroesy to się trzeba mówić. Bardziej przecież gramy teraz Valoranta, to co ty nagle o tym? Jakbyś mnie wciągnął zamiast Valoranta na Heroesy, to byśmy grali teraz w Heroesy. To jest jeden ten sam czas, nie rozciągnę go. Dalej. No to olewamy w takim razie Valoranty, gramy w Valoranty. Olewamy całą drużynę złożoną ostatnio. A co mnie to interesuje? No to wy Valoranty. I treningi, Bartek, twoje w granie Phoenixem. Powiem tak, wysrana te drużyny. Dobra, za darmo, to nawet nie za ten sprzedał, za szekle, tylko za darmo. Po prostu. No, nie, niedobrze, niedobrze. Tak własne dziecko po prostu oddać, no, nie? Dokładnie. Drużynę, którą sam odchował. Tak. Nie? Sam składał team, sam pisał po ludziach. Wiolcia, zagrasz? Tak pisał. Nie, nie pisałem, tak. No. A teraz mam najwysrane, no. Wow. Oho, a Zetpek wraca za dwa dni chyba. O tym bardziej można mieć wysrane. Będzie więcej ludzi do gry znowu. A to jedna osoba będzie mniej w takim razie. No. Ja zapograłem Firowski. Okej. Ja cię muszę, Bartek, z zaskoczenia wziąć, żebyś znowu nie przytryhardował tych Heroesów przed zagraniem. Bo ja tak powiedziałem, w tym momencie nie gram. Bo ja tak powiedziałem Bartkowi, że kiedyś zagramy, Bartek zaczął tryhardować Heroesy. Jak tryhardował? Bo ja powiedziałem tylko kilka live. No od tego się zaczyna właśnie. Już co, grał. Bartek już tutaj, taktyki. Tam przy okazji się pograłem sobie. O, no widzisz? A mieliśmy nie grać specjalnie. Przed tym. Ociągałeś się, no to nie mogę wytrzymać więcej. Już nie mógł po prostu wytrzymać. Po prostu tak, twoja wina, sobie. Hogaty. No. Moja wina. Że Bartek nie mógł wytrzymać, no moja wina. Zacznij mi spać, zacznij więcej grać, człowieku. Tak mówią ludzie uzależnieni zazwyczaj. Obwiniają inne osoby o swoje uzależnienie. Nie. Więc. No. A, i Bartek zawsze, nie. Jedziemy. Nie. To jest, nie. W ogóle to jest standardowa odpowiedź. Takie, że aż wcale. Stary, to jest standardowa odpowiedź Bartka na cokolwiek. Nie. 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 Bartek, poglądaj się może taki film, Jestem na tak. Z Jimem Carreyem. Przydałby ci się. A z Carreyem obejrzał. No, przydałby ci się. Fajny aktor. Bez kitu. Jestem na tak. A jest wersja, jestem na mnie? To jest twoja wersja. Tak. Po prostu Bartek, jak wszyscy mu mówili, żeby był asertywny i dużo używał nie, to on to mocno wziął do siebie. Nie, ale wiesz, tak, bo to jest zmienne u Bartka, to jest zmienne. Jeżeli zaczniesz coś mówić tak w kontekście właśnie na nie, to wtedy Bartek nagle jest na tak. Bartek jest zawsze, mówi na odwrót do tego, co ktoś mówi. To jest nieprawda. Psychologię w opozycji, w wiecznej opozycji stoi. Tak. On tylko się widzi w ramach opozycji. Jakby Bartek był politykiem, jego partia wygrałaby wybory, to przeszedłby do opozycji znowu. Zmieniłby strony. Daj każdemu szansę.
No, witamy panie Bartku, chciałby pan być premierem? Nie, ja wolę być w opozycji. O, dokładnie. Nie no, ja nigdy nie chciałbym być w ogóle, nie startowałbym na takie stanowisko. Tutaj trzeba inne rzeczy robić, oddolnie działać, samorządowo. No, tak by to było. Ale gdyby już siedział na tym stołku, bo ktoś by go tam wcisnął. Tak, to było. Może byłoby tak. Może panie Bartku, może pan już skończy z tą rolą premiera? A Bartek, nie, to jest bardzo dobra i ważna, odpowiedzialna rola, na którą ja idealnie pasuję. Nikt inny się do tego zadania nie nadaje. Oszterstwa. Same przygłupy. Same przygłupy wokół mnie. To się akurat zgadza. Tak by było, o. Widzisz, jak powiesz negatywnie o innych, to wtedy tak jest. Tak jest. Tak jest. Tak to bywa, proszę państwa, w tym no życiu. Tak, a my powoli kończymy te wyścigi dzisiaj w GTA Online. W końcu. Ciekawe, czy to GTA Online kiedyś jeszcze przed wyjściem szóstki dojdzie znowu do momentu, w którym będzie stabilne. Nie będzie jeszcze gorzej.